Ale pięknie. Ale bajer. Leci na nas wodospad. Przechodzimy obok miejsca, gdzie można kupić bilety na motorówkę. Kusi nas, żeby tam popłynąć. Mamy jedyną taką okazję. No, 50 minut, cała wycieczka, takie kółeczko. Do wodospadu i z powrotem. Dobra, kupujemy bilety i za półtorej godziny mamy być gotowi. Spotkaliśmy się tam na pomoście, a teraz przyszliśmy się ubrać do tej chatki. Dobra, wziąłem sobie strój z półeczki Small. I tutaj się dowiedzieliśmy, że te stroje przechodzą kwarantannę. Stąd się bierze, potem tam wiszą 20 ileś tam godzin. Albo więcej. Kasia się ubrała. Szymek też już gotowy. Ania. Powiem wam, że musiałem wziąć większy rozmiar, medium, bo ten small był za mały. Nogawki miałem dotąd po prostu. Jeszcze kapoki. Ekstra, idziemy. Lecimy, bo grupa poszła. Wchodzimy na molo. I oto nasza motorówka. Rączku na tej. Szymek, daj rączkę. Trochę się boję. Będę. Ty na środek, my obok ciebie. Dobrze. A ja z Szymonem. No. Ja boję się. Ach, Szymoś. Okej, my tu. No to jesteśmy na pokładzie. Ania po prawej, Szymek po lewej, Kasia z tyłu. Właśnie wycofujemy. Przygoda się zaczyna. Ania, gdzie łowiliśmy ryby? Tu. Tu, tam właśnie. No, pan włączył drugi bieg. O, cię kręcę, zaczęło się. Ale ekstra, nie? Chyba musimy czapki ubrać. Kapoty, daj. Pan tam u góry steruje. Świetnie jest. Ubraliśmy się. Kasia tylko nie ma czapy. Zobaczcie, jaki bajer. Suniemy, nie wiem, z 50 na godzinę. Ania, jak tam? Ekstra! Ekstra, Ania się bała. Nie jest tak wcale źle. Tam są jakieś napisy. Wow, już widzimy, tam jest, zobaczcie. Wow, wyszło słoneczko zza fiordu. Tutaj, jak widzicie, kajakie można sobie popłynąć, też kosztuje około 400 zł. Wow, skręcamy tak fajnie. Wow. Trzymajcie się! Wow, ale bajer i ja cię kręcę. To było fajne. We can already see the seven sisters. Siedem sióstr. But I will save them for the next stop. Because first I want to talk to you about this area. Aha, tutaj jest coś ciekawego. This place is called Skogohola. And Skogohola is the beginning. Ruszyliśmy dalej. Coś pięknego tak sobie po fiordzie popływać, nie? No, ale pięknie. W ogóle fajnie, bo wodospad wygląda od boku. No. Spada. Jest, dopływamy. Jaka piękna mgiełka leci. Siedem sióstr. Not all the sisters are home today in the mountains. By the end of the summer. Mamy lato i tej wody tutaj mniej trochę spada. I mamy tylko 1, 2, 3, 4, 5 sióstr. Jeszcze dwa powinny być. A tam z tyłu mamy jeszcze jeden. Tam też popłyniemy. Kolejne wodospady. No, zobaczcie, wpadają prosto do fiordu. Jest tęcza. Widzisz, Szymek, tęczę? Rainbow? Rainbow. Tu. Kormorany. Wow, wow. Eagle. Yes. Orzeł. Orzeł. Ania, brawo. Jaki wielki. No, hawthorn. Fajnie, widzieliśmy orła, nie, Ania?
Zobaczcie, tam orzeł jest. Śledzimy go. Usiadł tutaj na drzewie. Tam leci. Jest, usiadł na skalę. Leci dalej. O, będzie leciał do nas. Kasia, masz go aparatem? No to tak. Kasia ma zbliżenie, ja nie mam. Ale ta wycieczka jest piękna, mówię wam. No. Zimna trochę, trzeba się ubrać, ale mamy te stroje. Nam jest ciepło. Jest pięknie. White-tailed eagle. Orzeł biały. This part, as I said, is as deep. Ten fiord ma 700 metrów w tym miejscu. Kręcili tutaj Mission Impossible. Taki film z Tomem Cruise'em kręcili tutaj. Słuchajcie, tutaj gdzieniegdzie są takie chatki i w nich kiedyś ludzie mieszkali. Podobno dzieci, które tu się urodziły i tutaj mieszkały, 2 tygodnie szły do szkoły na 2 tygodnie, potem wracały i co 2 tygodnie tutaj były w domu. Zobaczcie, tam ryby skaczą. Ryby skaczą. Wyskakują z wody, a mewy je zbierają. It's the whole, it's the full National Geographic package today. It's crazy. Podobno to są makrele, które wyskakują. O, jak się pluskają, zobaczcie. Ale jakbyśmy tak złowili... Mewy to są. Kupę zrobiła. To? Mewa. Widzimy tęczę na 7 siostrach. Kasia, zrobisz zdjęcie? Może ci się uda zrobić? Jakie? Ani, jest tak zimno, że przykryłem ją plecakiem. Niestety na dzieci nie było tych stroi. Nam jest gorąco w tych strojach, ale dzieci nie mają, więc mogliśmy je cieplej ubrać. Ale pięknie. Warto było tu przypłynąć. A. Ale to jest płytko. No. Widać dno, nie Szymek? No. Pięknie, pięknie. I wracamy do domu, proszę Państwa. Naprawdę warto było. Warto było to wszystko zobaczyć tutaj. I zobaczcie, jesteśmy z powrotem. Wycieczka trwała około godziny. Dzieci nam zamarzły. Jednak te kapoki są dobre. No te kapoki są niesamowite. Także ubierajcie je dzieciom nawet. Tam były takie kombinezony. Tam były takie dla dzieci, ale nasze oczywiście mądrzejsze od systemu, więc nie chciały się ubrać. Nie było to im bardzo duże. Za duże? Ale nawet jakby miały, to by było im cieplej. No, to by było lepiej, nie? Ale no. Kto to widział, nie? Żeby... No. No, pan mówił, że będzie zimno, ale... No trochę zmaściliśmy. Dobra, idziemy na ciepłe kakałko. A nie przykryłem tym czymś od plecaka. Wychodzimy, wychodzimy. Okej. Okay. Idziemy. Ty sama? Dobra, pan ci pomoże. Tam jest stopień, Ania. Ja! Szymuś? Okay. Okay. O, sobie popsuł. Co? A możemy zdjąć? Możemy, teraz idziemy do tej szopy. Yes! Ale było super, mówię wam. Dla nas dorosłych. Ania, podobało ci się chociaż trochę? Tak, było fajnie, tylko zimno. No to co, rozbieramy się i wracamy do przyczepy. Teraz weszliśmy na prawą stronę. No. Używane, nie? No. Muszą przejść kwarantannę. Idziemy jeszcze z Nadią, bo chce mi coś pokazać. Do sklepu, z pamiątkami. Co tu mamy? Niedźwiedź. Wow, niedźwiedź polarny, zobaczcie. A tu jest lis. A tu jest lis. Orzeł. Jaki ładny. Gdzie jest orzeł? Takiego widzieliśmy. Tu jest lis. Zobaczcie, tu jest lis. Prawdziwy lis normalnie. To jest renifera. Patrzcie, tu jest futro z renifera białe. Kosztuje prawie 2000 koron, czyli 1000 zł. Co tu jest? Kuna. Albo wydra. Jest
otwierania piwa. No nie wierzę, otwierasz do piwa z roga jelenia. Jest tego mnóstwo. Zobaczcie, ile tu jelenie musiało ucierpieć. Chyba, że to jest znalezione poroże. Patrzcie, tu polowała wiewiórkę. No i jeszcze borsuk. A, bo Nadia mi opowiadała o ptaku, a nie mogliśmy znaleźć, a nie mogliśmy w internecie znaleźć, o jakiego jej chodzi. A chodzi jej o, to jest, kurczę, jak ta kura się nazywała? To jest dzika kura. Guziec? Nie guziec. Cietrzew? Cietrzew? Sprawdzimy. Wpisałem. Jak podaje Wikipedia, cietrzew zwyczajny, cietrzew, gatunek dużego ptaka z rodziny kurowatych. Tak, to jest cietrzew. Tak, ja chcę takiego i samicę. O, ja chcę samicę i samca. Kupisz kiedyś? Nie wiem, samiczkę, czy to się da kupić. Tu jest cietrzew taki. Aha, a kiedyś jak znajdziemy cietrzewa. Patrzcie, kosztuje 6900 koron. To jest około 3500 złotych. I sowa jeszcze. Jak to nie? To jest prawdziwe. Zobaczcie, tu jest głowa niedźwiedzia. Tu jest głowa wilka. Głowa pumy i tam rysia. 36 500 koron. To jest, czekajcie, muszę obliczyć, 20 000 złotych za takie futro. A to ile kosztuje taki dziwny troll? Trolik. Nie wiem, to będzie tanie. Tu jest jeszcze jeden niedźwiedź, bardziej niedźwiadek. No i najważniejsza część Norwegii, czyli trolle. Ale tu ma dziurę w bucie. Ale ma dziurę w bucie. Ale brzyda, ale ja nie mogę. Tak. W ogóle jakieś chrostki ma na nosie. No, jest ich mnóstwo. Mają takie oczy dziwne, takie czarne tutaj. No, brzydkie są, nie? Tak. O, ale ta babuszka jest fajna. A tutaj mamy półkę z domkami. Zobaczcie, ile domków. Ej, pokażę wam nawet, w niektórych są ptaki. Ptaki w gniazdach. Tutaj są jeszcze domki. Tak się nazywa ten sklep. Wejdźcie tutaj, naprawdę jest ciekawie. Przy samym fiordzie. Tutaj jest fiord, my stoimy tam, tu jest Joker. I jesteśmy już w domku, jemy z Jemikiem, ale chcemy wam powiedzieć tak na spokojnie o tej wycieczce. Ja rano, widząc tą ofertę, to mówię, kurczę, tyle pieniędzy za głupie przejechanie się motorówką, ale było naprawdę tak fajnie, tak wywarło na mnie to wrażenie, to podróżowanie po tym fiordzie tą motorówką, że naprawdę każda złotówka była warta na tą wycieczkę. No pięknie było i też to było fajne, że jak wracaliśmy, to było widać tęczę na tych siedmiu siostrach. Więc jak jechaliśmy do to, nie było tej tęczy, więc zależy jak się... Ustawimy motorówką, to wtedy tęczę widać piękną. No i często tu tęczę widać. No, w ogóle mieliśmy piękną pogodę też. Fajnie było. Także nam się udało. No. No, ale już potem zaszło za górę, to tak było naprawdę. No, zimno, jak wracaliśmy. Ale naprawdę polecamy wam, jak będziecie w Geiranger, to śmiało możecie iść na tą motorówkę i nie żałujcie pieniędzy, jeśli macie, to po prostu polecamy. Także teraz jemy pod wieczorek. No i pijemy upragnione kakałko. Dziękujemy, Kasia. Proszę, trzeba się rozgrzać. Trzeba się rozgrzać. Właśnie planuję dalszą trasę i zobaczcie, jesteśmy w Geiranger i tutaj mamy takie mega serpentyny, którymi będziemy musieli wjechać. I tutaj mamy punkt widokowy, który się nazywa Ornesvingen. Mam nadzieję, że dojdziemy tam o właściwej porze i przynajmniej coś zobaczymy. Także zbieramy się i jedziemy dalej. O, zobaczcie, mam tylko 12 minut, 7 km dalej. O ja, zobaczcie, co się stało, ale wstydu narobiliśmy sobie. Nie lubię, jak nam się to wyleje. Nie zauważyliśmy. No trudno, wyschnie. Podłączyłem zestaw, zygzaczki zrobiłem. Bardzo mi wstyd za to. Nie lubię tak rozlać wody szarej, naprawdę, ale tutaj nie było gdzie zlać. Te WC są zamknięte, także nie miałem problem, żeby to zrobić, a ręce dzieci musiały gdzieś umyć. No i tak wyszło. Bardzo się tego wstydzę. A teraz zobaczcie, widzicie tamtą drogę? To jest właśnie ta droga, którą będziemy jechać. Zaraz zrobię wam zdjęcie telefonem. A tak przy okazji, zobaczcie, jest na morzu odpływ i we fiordach też jest odpływ. Woda była gdzieś tutaj, dzisiaj rano, a teraz wygląda to tak. Wszystkie glony na wierzchu. Idziemy zobaczyć do portu. No zobaczcie, jak wszystko jest niżej. Tak o metr poziom wody opadł. I jeszcze jedno, tam za tym kościółkiem, jak widzicie, tam jest kościółek, za tym kościółkiem jest wypożyczalnia właśnie takich fajnych samochodzików. Tam było ich chyba ze 100 na placu, stały sobie i można było je wypożyczyć. Także miejcie to na uwadze, jakbyście tutaj przypłynęli stateczkiem, żeby sobie pojeździć po tych wszystkich punktach widokowych.
A teraz bardzo cenna informacja dla wszystkich karawaningowców. Tutaj w Geiranger jest zrzut szarej wody i toalety. W tym miejscu, dam wam link w opisie, to jest blisko, gdzie ryby łowiliśmy. Tu jest ten port, gdzie złowiliśmy makrele i po drugiej stronie jest właśnie ten punkt. Także bardzo blisko. A ja się martwiłem, gdzie to zrzucę. A w ogóle to zmaściłem, bo wylewałem to do WC. A tutaj jest cała kratka dla kamperu. Zobaczcie, jaka wielka. Ja jej nie zauważyłem, nawet bym w nią wjechał. Dobrze, ten słupek stoi. Kasia kombinuje z wodą. No, tutaj podłożymy, bo słuchajcie, tutaj jest kran, ale ktoś uciął gwint brzeszczotem. Jak odkręcasz, to po prostu sika na ścianę. Więc musimy to zrobić ręcznie. Będzie trzeba co chwilę. No, połóż sobie. To będzie ciężkie. Teraz już nas nikt nie zatrzyma. Jedziemy. I dojechaliśmy, moi drodzy, zobaczcie. Mamy nawet miejsce na przyczepę wzdłuż. Także idziemy. Jeszcze to? Dobra. Dawaj, dawaj. Pojechali chłopaki. Fajnie, fajnie. Dobra, nagrałem wam pod słońce. Tyle miejsca mamy na przyczepę i tyle miejsca na samochody. A tam jest ten punkt widokowy. Przejdziemy przez drogę, bo tu jest wodospad, a tak naprawdę prysznic można sobie wziąć. Ale bajer. Leci na nas wodospad. Jaka tęcza, widzicie to? Chodźcie tutaj zobaczyć tę tęczę. Przepiękna. Dobra, idziemy dalej. Ania, może zejdź trochę. Nadinka, ty też. Możesz dotknąć, no. Dotknij. A to płynie z gór? Z gór płynie. Zimna? Zimna. O, jaki lód. I tutaj się strumyk kończy i wchodzimy na naszą kładkę. Ej, zobaczcie, ten strumyk tu płynie. Po szklanym. Ej, nawet są korony. Ludzie tutaj pieniądze wrzucają. Ale super. No i nasz kochany Geiranger Fjord. My byliśmy tam, na samym dole, w miasteczku. A tam wodospad Siedem Sióstr. Tu jest jakaś szyba, ciekawe o co chodzi. Patrzcie moją rękę! Czy to się odbija jakoś? Tutaj trzeba stanąć i tutaj dopasować sobie fjord. Trochę wam zasłonię, żebyście widzieli. Tutaj jest takie sekretne przejście. Widać, że ludzie tutaj chodzą, ale nie wiem, czy to jest bezpiecznie. Dzieci, zostańcie. Nie, no można się poślizgnąć. Nie idźcie tutaj. O, są pokrzywy tylko, ale jak przeskoczycie, to możecie iść. Jesteśmy pod punktem widokowym. Dobra, wezmę was, chodźcie. Dawaj. Dobra, weźmiemy te pokrzywy. Ania, dawaj rączkę. Co? Ej, patrzcie, ktoś tutaj hamak chyba sobie rozwieszał. Są fajne sznurki. No chyba, że się wieszał, bo wziął kredyt na dom. Ej, wy tu nie idźcie. Ja tylko zobaczę ten wodospad. No, tak leci sobie wodospad. Fajnie. Fajnie. A tam jest jarzębina. Tam jest jarzębina. Ja jeszcze pójdę tutaj, bo tutaj widać, jak płynie ten strumyk. Ale fajnie. Dobra, idziemy z powrotem. Co, Ania, huśtasz się? Ale ja nie wiem jak! Czy też wzięłaś kredyt? Zrobiłem Ani huśtawkę z dwóch sznurków. Mój sznurek!
Dobra, bierzemy ten sznurek, będziemy mieli do zabawy. Zwijaj go, Ania, jest naprawdę fajny. Jesteśmy już w przyczepie, ale zobaczcie, co się stało. Na tych zakrętach stół nam wyleciał i leży. Musimy go z powrotem wsadzić. Już nie będzie takich zakrętów. Na dworze jest 14,2, w przyczepie 19,4. Ale nie ma wiatru, więc tego zimna się tak nie odczuwa. Jest naprawdę przyjemnie. Na bluzę i na długie spodnie jeansowe jest super. Nie narzekam. Cały mokry jestem. Zobaczcie, dojechaliśmy do fiordu i teraz będziemy musieli się przeprawić promem. Przeprawiamy się z miasta Eidsdal drogą 63 do Lyngeferjakei w kierunku miasta... Za bardzo nie wiem, tu byliśmy, tu jest Geiranger, tutaj trzeba przez ten fiord przejechać, żeby dojechać do drogi trolla, gdzieś tam. Słuchajcie, prom już tam jest. To jest nasz prom, już dobija do brzegu. A Kasia poszła? Kasia poszła, bo po drugiej stronie jest sklep, supermarket, Coop. Po chleb bezglutenowy. I nie wiem, czy zdąży. Szybko, musimy zatrąbić. Dobra, zadzwonimy po nią, szybko. Musi się śpieszyć. Dzwonimy, zobaczcie, już otwiera dziób. O, zostawiła telefon w aucie. Dzwoni tu? Jest, Kasia biegnie, szybko ładujemy się. Ruszamy, proszę Państwa. Wjeżdżamy na prom. Mam nadzieję, że to jest ten, jedyny, nie ma innego. Już Pan pokazuje. Pan jak hamuje stopem, to mu się awaryjne włączają. Zaraz zobaczycie. Dzień dobry Panu. Dziecia nawet nie patrzy. jaka dyskoteka. Zobaczcie. Jak hamuje, to mu się od razu jakieś awaryjne włączają. Zobaczcie, ledwo wjechaliśmy, już zamykają i odjeżdżamy. Ale tej ciężarówki nie ma, co stała obok nas, także nie wiem. Tak to wygląda. Ten jest bardzo malutki, tu nawet chyba nie ma wejścia na górę. Chociaż powinno być. Pięknie, lubię takie malutkie promy. Hello dzieci! Tutaj jest wejście, tu. Przyjdę, idę po ciebie, Ania. Jestem już za nią. Idziemy. 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 Migdałki. Masz migdałki? Daj jednego. Okej. Okay. Migdałki. Odkryliśmy jeszcze jeden przedział. Ten wygląda tak. Trochę tak staroświecko, jak w pociągach PKP. Słoneczko nam zaświeciło. Wow, nic nie widać pod to słońce. Ale pięknie. Teraz jest ładnie. Okej, wyjeżdżamy. I dotarliśmy do kolejnego miejsca, gdzie będziemy nocować. Miejsce to nazywa się Gudbrandsjuvet. I pobiegnę szybko Wam pokazać, póki słońce jeszcze jest, jak tu jest pięknie. A jutro sobie tutaj pobędziemy chwilę. To jest bardzo ładne miejsce, bardzo znane. Zobaczcie, są takie zrobione z drutów zardzewiałych poręcze. Biegnie się, brzż. Tu też się biegnie, brzż. No jeszcze tu, tak, brzż. Można też tu, brzż. No i jesteśmy już przy pięknym punkcie widokowym na mega wodospad. Ale nie ma tutaj słońca, nie jest fajnie, więc poczekamy do jutra i będziemy się tutaj bawić z dziećmi. A ten, ojej, jak tam wysoko. Jest pięknie. Jest nawet mgiełka, zaraz będzie obiektyw mokry. Ale widok, ja Cię kręcę. Jest tu naprawdę pięknie. Polecamy to miejsce.
Tak wyglądają te wszystkie serpentynki, co biegłem. Dobrze, a ja ustawiam przyczepę, bo dzieci są głodne. Głodna jest Adziania, nie? Głodna jest. Robimy tą makrelę. Wkręcamy palnik. Zawsze zapomnę, że nie w tą stronę. I sprawdzamy, czy działa. Mycie buta? Działa. No niestety przyczepa wystaje bardzo, ale tamto Iweko też bardzo wystaje, więc jesteśmy razem tacy wystający. No i samochód też tak zaparkowałem, żeby wystawać. Także trójka wystających na tym parkingu, a tutaj piecze się makrela. Piękny zapach, powiem wam, że pachnie rewelacyjnie. A w przyczepie Kasia obiera ziemniaki, już mamy tyle, także do ryby będą, ale jeszcze zrobi kotlety. Także nie bójcie się, że cała ryba pójdzie na pięciu. Słuchajcie, jeśli wiecie, gdzie są u nas kartki, to dajcie mi. Dobra, pytanie. W której szafce są kartki do widzów? Kto zgadnie, dostanie serduszko od Nadii. Tak. Wy obstawiajcie, a Kasia teraz powie, w której szafce są kartki czyste. W takiej szafce, że pod łóżkiem. Nie zgadliście. Tutaj pod Anią są kartki. Może zgadliście, to wam dam serduszko. Czekaj, Ania, odejdź, bo ty jesteś taka ciężka, że nie możemy wyciągnąć. Dobra, mamy cały blok rysunkowy. Czekajcie, popiszę was. Co wy tu robicie w ogóle? Patrzcie, tu jest słoneczko. Ja tak ozdobiłam, zrobiłam mewy, chmurki, tego kwiatka, dziób ledwie. Dobra, to teraz fiord narysujcie. Nie. I zobaczcie, makrela już jest gotowa. Troszeczkę przypiekła nam się, ale my taką lubimy. No to co, zobaczymy, jak smakuje. Pachnie jak dorada, już dwie osoby to powiedziały. Ja i Ania. Pachnie jak portugalska dorada. Mięso białe, identyczne jak dorada. No, zobaczcie, mięsko jest takie. To co? Próbujemy. Mam nadzieję, że się nie otrujemy. Czemu? Może niby ryba z portu. Jaka dobra. Jest tak dobra. Ość. Hej. Doskonała. Jemy, dzieci, chodźcie. A my się żegnamy. Trzymajcie się i do następnego vloga. Cześć. Trzymajcie się. Pozdrawiam Nadia. I kocham was. Słuchajcie, przeniosłem się na chwilę do Polski. Jest 7 października, środa, czyli czas aktualny. Jestem właśnie w Bojanowie, w moim miasteczku. Ja tutaj mieszkam. Miasteczko jest niewielkie, ma około 3000 mieszkańców. I powiem wam szczerze, że mam do was prośbę. Jest tutaj wśród nas, w naszej lokalnej społeczności, pewna dziewczynka, która ma na imię Gosia, ma 5 lat. I razem ze społecznością Bojanowa organizujemy zbiórkę dla tej dziewczynki na operację. Gosia jest bardzo ciężko chora, ma chore serduszko, nie ma lewej komory w serduszku i postanowiliśmy jej pomóc tutaj w Bojanowie. Jest organizowana licytacja różnych rzeczy, ale obawiam się, że to wszystko nie wystarczy, że nie uda nam się uzbierać, dlatego nagrywam ten filmik, żeby was prosić o pomoc. Ale zanim to zrobię, chodźcie, poznamy Gosię, bo umówiłem się z nią tutaj w miejskiej bibliotece. Gosia naprawdę potrzebuje tej pomocy, a operacja jest bardzo droga. Musi być wykonana w Niemczech i potrzebne jest 37 tysięcy euro, czyli około 200 tysięcy z całą obsługą. Także kwota jest bardzo duża. Jestem właśnie z Gosią, to jest Gosia. Co tam słychać, Gosia? Ile masz latek? 5 latek. Gosia właśnie potrzebuje tej pomocy. Jak się czujesz? Dobrze? Super. A będzie jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Także poznaliście Gosię, a za chwilę jeszcze do was wrócę, opowiem o szczegółach. Jestem już w domu. Powiem wam, że nie chciałem za bardzo Gosi stresować, ale powiem wam, że Gosia jest chora na hipoplazję, tak nazywa się ta choroba. W Polsce miała już 3 operacje, niestety nie powiodły się one za bardzo i mama Gosi szuka ratunku za granicą, dlatego kolejna operacja byłaby w Niemczech. No i co? Zbieramy po prostu na tą operację. Jeżeli chcielibyście dołączyć, to jest tutaj strona w serwisie Się Pomaga, / Gosia / Kowalska. I jak widzicie, mamy już uzbierane 85 tysięcy, aczkolwiek brakuje jeszcze 98. Tutaj możecie przeczytać całą historię Gosi.
Ale co, najważniejsze jest dozbierać do końca, żeby ta zielona kreseczka doszła do końca. Płacę teraz symboliczną kwotę, żebyście zobaczyli, że to jest bardzo proste. Klikamy wesprzyj, wybieramy kwotę, na przykład 10 zł, wpłać teraz, podajecie e-mail. Ja mam aplikację bankową na telefonie, więc klikam Blik i z telefonu przepisuję tutaj kod Blik. Na telefonie klikam Blik i ten numer przepisuję na stronę 098697. Akceptuję regulamin i przejdźcie do płatności. I wystarczy na telefonie potwierdzić płatność, zatwierdź, wpisuję PIN i zobaczcie, 10 zł poszło. Także tyle wystarczy, żeby Gosia mogła żyć. Poświęcimy na to 2 minuty. Bardzo Was proszę o pomoc. Jeżeli macie ochotę wesprzeć Gosię i uratować jej życie, to zachęcam do pomocy. A jeszcze informacja dla lokalnej społeczności. Jeżeli jesteście z okolic Bojanowa, to tutaj jest na Facebooku jeszcze licytacja. Ludzie wystawiają ciekawe rzeczy, które można licytować i cały dochód z tej licytacji będzie właśnie przeznaczony na Gosię. Także jeśli jesteście z okolic, to możecie tutaj coś sobie kupić. I na sam koniec dziękuję, że dotarliście do tego momentu. Ja postaram się poinformować Was o wynikach zbiórki razem z Nadią, prawda? Tak. Pozdrawiamy serdecznie. Pa. Pa. Jeszcze Szymuś chciał pomachać.